No, witam Was na kanale. Zapraszam Was dzisiaj na piątą już część z mojej serii z kamerką wśród VS-ek. Dzisiaj bierzemy w obroty firmę Sokolex z jej fajnymi czerwonymi ciężarowami i białymi naczepami. Zrobiłem kilka tysięcy w tej firmie. Jak to wygląda od środka, będziecie mogli zaraz zobaczyć. W każdym razie cztery poprzednie VS-ki, które widzicie tu gdzieś pode mną na kanapie, mają linki na sobie, po kliknięciu których standardowo przeniesie Was do prezentacji danej VS-ki, którą wybierzecie. Tymczasem ja zapraszam Was jeszcze raz do prezentacji firmy Sokolex. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Widzimy się za chwilę. Siemanko, witam Was na kanale. Muszę to sobie obczaić, wszystko gra. Witam Was na kanale, witam Was z firmy Sokolex, że tak powiem, bo jestem teraz w firmie Sokolex. Dojeżdżamy właśnie, to jest końcówka mojej rozpiski, dojeżdżamy właśnie na bazę. Pokażę Wam na mapie, tak dla ciekawskich, gdzie jest ta baza. Baza znajduje się przed Siedlcami. Zastanawiałem się, co Wam powiedzieć o tej firmie Sokolex ogólnie, no bo to ja za dużo o niej nie wiem, bo nie miałem naprawdę czasu w tym tygodniu, żeby jakoś spotkać się na tym spiku i obgadać, albo ja nie miałem czasu, albo po prostu mi wyleciało z głowy, no nieważne, żeby obgadać z szefem tej firmy co i jak. Słuchajcie, pokażę Wam większość na forum, znam tam ich stawki dla kierowców. Wiem, że mają bazę, no bo dostałem bazę. Mają fajne ogarnięte zestawy. Jeździ tam kilka osób. Chyba nie chcę teraz Wam skłamać, ale z 6 osób może. Może troszeczkę więcej, może troszeczkę mniej. No tak jak większość tych firm wszystkich, no to oni się posługują cały czas, jak to powiedzieć, messengerem. Czyli mają cały czas jakieś te... taką konwersację firmową. Coraz więcej firm odchodzi od Shotboxa, nie wiem czemu. No, tak troszeczkę się z nimi zgadzam, jeżeli chodzi o funkcjonalność, bo tak naprawdę mogę... O, ja siedzę tak krzywo, siedziałem. Mogę jechać w trasę i mogę sobie w telefonie pisać, tak, na Messengerze. Taka prawda jest. No, także wiecie, no... Troszeczkę do odcinka z tej firmy byłem nieprzygotowany, bo nie ogarnąłem zbytnio czasu. Czas to jest taka rzecz, że... No ale myślę, że tej firmy nie trzeba zbytnio aż tak przedstawiać, aż tak mówić, co ona ma. Zaraz sobie bazę objedziemy. Baza nie jest za duża, jest to ich pierwsza baza chyba. Może nie pierwsza, ale w każdym razie ta działa na promodzie. Jest gdzie zjechać, jest skąd wziąć ładunek, tylko nie wiem dlaczego muszę jeszcze tam pogadać z chłopakami, że jak wygenerowałem sobie ładunek tym spedytorem, no to GPS mnie tu nie prowadził, ale myślę, że dla większości osób, które jeżdżą w ETS-ie, no to wrócić do Siedlec to nie jest aż taki duży problem. Tym bardziej, że jeżeli się chce, można sobie co chwilę na mapkę spojrzeć, ja tak robię na przykład. Także tak jak mówię, no za dużo nie mam o niej do powiedzenia. Pokażę Wam zestaw, który moim zdaniem jest super. Tylko najpierw zrobię sobie zdjęcie mojego zdjęcia sobie zrobię. Cyk, dobra, wchodzimy z powrotem do samochodu. Niech sobie pochodzi jeszcze troszeczkę. Słuchajcie, no zestaw jest moim zdaniem super zrobiony. O, teraz mi znowu się odczepiłem i... Odczepiłem się, no i niestety naczepa mi trochę weszła w nadkola. No trochę lipnie to wygląda, ale... Uwierzcie mi, że jak się podczepi, to wygląda całkiem super. Zresztą na zdjęciach możecie ogarnąć, jak to wygląda. Teraz już nie będę się wygłupiał, nie będę wychodził. No z tymi naczepami to jest tak jak mówiłem, no w większości VS-ek, no te naczepki są fajne, ale wiele z nich ma troszeczkę błędów i dopiero po naczepieniu jej
założeniu jej na siodło, no to już wszystko gra gitara, jak to się mówi. Ale musicie przyznać, zestaw jest fajny. On ma 10 tysięcy przebiegu, to jest 2016 rocznik Mercedesa. I już jest uderzony. Jakiś tutaj kierowca, nie będę tu wymieniał jego niku, bo jeżeli to jest ten, co jest na urlopie, a ja na jego aucie siedzę, no to chyba bym mu troszeczkę siarki zrobił, ale już go gdzieś zadrapał, czy uderzył, i jest plastik wymieniony. To jest pierwszy taki cwancyk, który widzę w VSC. Wiem, że kiedyś w tym transie mieliśmy takie pomysły, żeby coś takiego zrobić, jak ciągnik jest uderzony, ale fajnie to wygląda, no i naprawdę plusik ode mnie za to. Ogólnie za sam wygląd skinu super jest dopasowany. Wiem, że to jest tam, wzorowała się firma Sokolex na skinie, który ogólnie jest gdzieś w realu, ale moim zdaniem to nie dyskwalifikuje. To po prostu jest dobry pomysł, nazwę mają własną, także nie ma się o co przyczepić. Słuchajcie, ja sobie go w sumie mogę wyłączyć. Te światła mi są też niepotrzebne. Przejdziemy się tak trochę po bazie i ja pójdę się rozliczyć. No baza to jest, tutaj jest firma Pospit, z tego co widzę, zrobiona. Jakby ktoś się pytał, to mam zainstalowane mod na wiosnę. Nie wiem jaki, jeżeli nie zapomnę, podam wam linka w opisie. Jest dosyć fajny. No natomiast tutaj już się zaczyna, od tej bramy zaczyna się ich baza. I ja tu w sumie sobie tak szybciej przelecimy, że tak powiem. Ktoś tu sobie ładną, krwistą bejcą przyjeżdża do pracy. A tu ja przyjechałem moim Volvo, także spoko. A tu jakaś cytrynka. Dobra. No widzę, można się zatankować. To jest dobry patent. I można odpocząć. Ale nie można się chyba naprawić. Ale okej. Baza jak baza. Rzadko się i tak na nią wjeżdża. Słuchajcie, ja idę się tutaj rozliczyć. I widzimy się za chwileczkę ze środeczka.
No witam Was teraz już od strony forumowej, tak jak zapowiadałem przed chwilą. Słuchajcie, no tak jak mówiłem, tu jest, nic się praktycznie nie dzieje, bo wszystko jest przeniesione, tak jak już to powtarzałem podczas zjazdu na tą bazę, że wszystko się przenosi w tych VS-kach na czat firmowy, na Messengerze. Pokażę Wam może tabor, to jest taka najciekawsza rzecz tutaj. Chyba w każdej firmie jest najciekawsza rzecz. I takim... tu nie, moment, już, sekunda. Taką ciekawostką jest... Ten Mercedes? Nie, to jest Mercedes MP4, tylko cały pomalowany. Zaraz zobaczymy sobie... Jest ten samochód. Moim zdaniem on super wygląda z tą Schmidtką, z tym cargobulem. Elegancko wygląda, roburek. Tak nie za bardzo go lubię, bo już on jest taki troszeczkę, można powiedzieć, stary, ale widać, że tutaj jakoś się spisuje. Także jest to bardzo fajne. Fajnie jest tutaj spasowane. Myślę, że jakby naczepa była jeszcze podpasowana pod niego, to by jeszcze lepiej wyglądał, ale już sam efekt tej MP3 jest naprawdę, no może nie powalający, ale spoko jest. Słuchajcie, mają jeszcze fajne wolwacze, Boże, co ty gadasz? Też są super zrobione, moim zdaniem fajnie im wyszło to, że zrobili sobie takie skiny, bardzo fajna sprawa. Wyróżniają się na tle tych wszystkich VS-ek, jest niedużo VS-ek z naprawdę fajnymi, dobrymi skinami. No jedyne, co mi się tutaj nie podoba, oczywiście musi być jedna rzecz, to rozliczanie się. No rozliczanie się jest takie, jak jeżeli dla mnie, to ja się nie rozliczyłem tak, jak powinienem się rozliczyć, bo trzeba tu wrzucać pliki PDF. A że ja nie mam programu, żeby ten plik sobie przerobić na PDF, to ja po prostu wrzuciłem to rozliczenie, ale weźmiemy sobie rozliczenie takiego drivera i zobaczymy sobie jego rozliczenie. To będzie lepiej tak zobaczyć, tak jak powinno być. I robicie coś takiego, spisujecie sobie wszystko, skąd, dokąd jedziecie, początkowy i końcowy stan licznika, koszt waszego ładunku, potem musicie obliczyć, ile kilometrów żeście przejechali. To oczywiście bierzecie ze zdjęcia, jeżeli się podłączacie i rozłączacie i od razu spisujecie sobie licznik, to wam, podłączacie się, odczepiacie naczepę przy rozładunku i wyskakuje wam, ile kilometrów przejechaliście, także nie musicie sobie tego liczyć, ale to, co jest takie dla mnie troszeczkę dziwne, nie wiem po co to jest kiedy na przykład się rusza, zaczyna się trasę i przyjeżdża. Coś na zasadzie takiego tachografu, no chyba tak to działa, tak mi się wydaje. To jest z reala, kiedy wyjeżdżacie i kiedy kończycie rozpiskę. To tankowane paliwo, cena paliwa, jakieś dodatkowe opłaty, czyli bramki, promy, takie pierdoły i ile jedziecie. No i to jest dla mnie też takie trochę dziwne, bo musicie obliczyć sobie, ile godzin żeście robili ten kurs. No, jak kto lubi, no mnie by to troszeczkę denerwowało. Na koniec musicie sobie zliczyć wszystkie kilometry i ten plik przerobić na, znaczy wrzucić jako PDF na forum. No, jest to jakiś sposób, ale no nie wiem, czy... Nie będę tutaj się znowu wtrącał, mówił, że jakieś MyVTC, bo każda VS-ka, tak jak mówiłem, jest inna w pewien sposób. One są wszystkie takie same, ale każda ma coś tam takiego, czym przyciąga ludzi. Jeździ tu kilka osób, widocznie tym osobom to pasuje. Oprócz rozpisek, rozliczeń oczywiście są jakieś dwie firmy podwykonawcze. Nie zaglądałem tam, bo mnie to nie interesuje. Naczepy to nie będę naczep pokazywał, bo co tam na naczep będzie patrzeć. Jest warsztat Mania, tak jak w większości VS-ek bodajże ten warsztat i Mania jest. No i to by było na tyle. Tak jak mówiłem, pewnie się powtórzę trzeci raz. Tutaj jak wchodzicie na forum, nie sugerujcie się, że tutaj jest martwica, że się nic nie dzieje, bo wszystko jest przeniesione na Messengera, na jakiś tam czat firmowy i tam się... Jak w każdej VS-ce, która działa na Facebooku, czy tam, znaczy na tym Messengerze, tam się dzieją ciekawe rzeczy, cały czas jest jakaś gadka, szmatka. Ja co prawda często tu w Sokoleksie nie wchodziłem na ich czat, bo nie miałem na to czasu, ale sobie tam zaglądałem, co tam się dzieje i jak w każdej VS-ce dzieje się.
Także myślę, że to by było tyle z prezentacji tej VS-ki. No, starałem się Wam jakoś to tak pokazać od środka, jak to wygląda. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Możecie zostawić łapeczki w górę oczywiście. Mile widziane udostępnianie kanału, subskrypcje, kto jeszcze nie zasubskrybował. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was w następny piątek. Będziemy obczajać firmę XP Transport. Tak? XP Transport, chyba dobrze zapisałem sobie nawet. Ja już jestem wstępnie umówiony. Czyli do następnego piątku. Trzymajcie się, no co tu dużo powiedzieć. Nie przeciągam. Na razie.